Czeka nas przewartościowanie, czeka nas finansowy rachunek sumienia. Gdyby tu bym apelował o ostrożność, może żeby nie przeinwestować rzeczywiście. Czy mi się myślisz, nie marzył duży hotel? Czy nie marzył mi się ośrodek? Czy nie marzą mi się fajne apartamenty? Marzą, nie stać mnie na to. Wynajmuję sobie mieszkanie w Sopocie za 1600 zł na 3 noce, 4 dni. Jadę tam z rodziną i znam swoje miejsce. Jeżeli ktoś się rzucił, bo akurat miał zdolność kredytową, bo zarobił, albo miał, firma mu szła i sobie coś tam kupił, no i teraz mu nie idzie, bo gaz zdrożał. Są to problemy wojenne, polityczne. Też nie chcę rozgrzeszać rządzących, bo to jest... No, nie chcę ich nawet też źle nazywać, ale myślę, że stając na ich miejscu, nie podjąłbyś jakichś ultra dobrych decyzji, bo w dupie jest w tej chwili cały świat. Jest kryzys wartości, kryzys jakiejś demokracji, że niestety głos ma każdy. Każdy może, wiesz, wybrać jakiegoś tam swojego wodza, a nie ma o tym pojęcia.